Cześć, ja jestem Andżon i mam dzisiaj dla was team na Fire Night Hard. Team dla tych, którzy tak jak ja nie mają jeszcze tych najlepszych meta-czempionów. Nie mają dwóch Gnutów, nie mają Kaimara, czy nowego Zigfronda po Buffie, Longbearda. Jeszcze nie zrobili fuzji Lady Mikage. W teamie, który chciałem wam zaproponować są czempioni, których jeśli gracie od jakiegoś czasu, z pewnością już macie, ponieważ... Dwóch z nich to fuzje, dwóch to epiki, a jedna legenda dostępna jest do kupienia w sklepie klanowym. Ponadto, ten team zapewnia niemal stuprocentową skuteczność na FireKnight Hard aż do levelu 10. Team jest rozwojowy, można zacząć z nieco gorszym sprzętem niż ja tutaj będę Wam pokazywał, chociaż ten mój sprzęt też nie jest jakiś wybitny i robić niższe poziomy Hard. Takim poziomem, na którym ja osobiście się dłużej zatrzymałem, był poziom szósty Affinity Void. Wymagania co do statów są tutaj znacznie niższe niż na poziomie dziesiątym, a drop tylko niewiele gorszy. Natomiast ten Team będzie działał aż do poziomu dziesiątego. Chociaż ma też swoje wady. Przede wszystkim nie jest szybki. Kosztem zapewnienia największej skuteczności jest czas. Mnie aktualnie przejście tym teamem poziomu 10 zajmuje około 5 do 6 minut. Natomiast jeżeli farmicie Firenighta przez noc, wykorzystujecie do tego Airsole Helpera, sam czas nie ma dużego znaczenia. Znacznie większe ma ewentualne niepowodzenie, ponieważ stracicie sporo energii, zwłaszcza przy odpalonym Super Raids. Inną wadą jest to, że team wymaga dość sporych speedów i akuracji. Chociaż nie są to jakieś zwariowane liczby, ale Stage 10 Fire Knight na poziomie Hard to dość trudny dungeon. I pokażę Wam ustawienia mojego timu. Jak widzicie, tych dwóch epików to Farakini. Mamy dwie zeszłoroczne fuzje, czyli Razel i Gnuta i Jakarela, którego możemy kupić ze sklepu Zaklanowe Złoto. Sprawdźmy teraz ustawienia drużyny i jej staty. I tak, Razelwarg przyspiesza cały nasz team dzięki swojej aurze. Powinien być najszybszy. Staty, które tutaj widzicie, działają na stage'u 10. Jeśli będziecie chcieli farmić stage 6, mogą być odpowiednio niższe. Same staty bossa na Firenajte Hard znajdziecie na stronie Hellheimisa. Przypnę do niej link w komentarzu. I tak, w rundzie pierwszej preset Razelwarga przedstawia się następująco. Ja tutaj Używam tylko raz jego A3, podobnie w rundzie drugiej, ponieważ potrzebuję tego increase speed na rundę trzecią, żeby było dostępne bardzo szybko. Na rundzie trzeciej startuję od jego A1, na którym ma trzy uderzenia, a następnie chcę mieć increase speed na sobie, czyli A3 i potem to już dalej leci. Walka tego teamu z bossem polega na tym, że zbijamy tarczę a boss już nigdy później się nie ruszy. Przynajmniej takie jest założenie. No właśnie, założenie nie powiedziałem wam o jeszcze jednej wadzie tego timu. Ta wada wynika bezpośrednio z mechaniki gry. To znaczy zawsze mamy te 3% szansy, że debuff nie wejdzie. I tutaj konkretnie chodzi mi o decrease speed, który jest u Jakarla. Jeśli on nie wejdzie, cały team leży. No ale tak jak powiedziałem, jest to mechanika gry. Tych 3% nie przeskoczymy. Przynajmniej nie z tym teamem. I zobaczmy zresztą, jak Jeśli chodzi o kolejność ruszenia się czempionów, to ona nie ma tutaj aż takiego dużego znaczenia. Aczkolwiek fajnie, jeśli Farakini ruszają się przed Jakarlem i Gnutem. Myślę, że mogliby ruszać się też przed Razelwargiem. Ale w moim teamie to akurat Razorwark jest najszybszy. Zresztą trudno by go było spowolnić, on sam napędza się znacznie. I tak zobaczmy w rundzie pierwszej nie używam jego A2. To jest właśnie skill, na którym mamy decrease speed. W sumie to w rundzie pierwszej mógłbym go włączyć, ale zostawię już tak jak jest. Natomiast w rundzie drugiej chcę go użyć jako pierwszego i później już go nie używać, żeby mieć go gotowego na rundę trzecią, czyli na bossa, gdzie zacznę od tego skilla. A to dlatego, że kiedy Jakarol dostanie swoją turę, tarcza bossa będzie już zbita. To zobaczycie zresztą za chwilę. I zobaczmy farakinów. Dwóch farakinów, jeden ciut lepszy, drugi ciut gorszy. W rundzie pierwszej robią co chcą obaj. Obaj mają takie same presety. W rundzie drugiej nie używam jego A3, to jest kluczowy skill tutaj, na którym ma alej Atak. Bardzo dobry skill, choć nie idealny, ponieważ Farakin nie dołącza do tego ataku. I w rundzie trzeciej wyłączyłem A2. Używamy jak najwięcej, jak najczęściej A3. Zresztą zobaczycie na końcu, kiedy będę omawiał ich sprzęt, że jeden z nich jest w Relentless, drugi jest w Reflex, dlatego właśnie, żeby jak najszybciej wracać do tego skillu. I staty drugiego Farakina przedstawiają się następująco. I na koniec newt. I tutaj z żalem, ale niestety musiałem wyłączyć jego najmocniejszy skill, czyli jego A3, Blist Bash. Ponieważ tylko w ten sposób byłem w stanie zapewnić niemal 100% prawdopodobieństwo sukcesu, włączenie Blist Bash przyspieszyłoby znacznie i to dwukrotnie ten Team. Natomiast zdarzają się przypadki, kiedy potrzeba by było obniżyć turny bossa i wtedy akurat jest Blist Bash, który zadaje kosmiczną ilość obrażeń 30% max HP. Natomiast boss wtedy dochodził do ruchu, a team nie jest na tyle odporny, żeby przeżyć jedno uderzenie bossa, i to kończyło się porażką. Jeżeli w tym setupie miałbym możliwość ustawienia, że Blist Bash działa powiedzmy od czwartej rundy Newta, byłoby idealnie, ale niestety takich ustawień nie ma. Może kiedyś pojawią się w RSL Herperze, ale nie mam wiedzy na ten temat. Byłoby super. I przejdźmy teraz do tego, jak wygląda run. I lecimy. Pierwsza runda. ale atak ja od Farakina, jednego, za chwileczkę od drugiego. I pomału, ale pewnie lecimy. Mamy CC od Jakarla. Praktycznie nie jesteśmy narażeni na żadne niebezpieczeństwo dzięki tym wysokim speedom i dzięki, właśnie, freeze, który jest na IOI u Jakarla. Zresztą Newt również zamraża na swoim A1. I za chwileczkę, w około minutę, mamy załatwioną pierwszą falę. Tak jak mówiłem, nie jest to tym szybki. Ale ten niedostatek jest w pełni rekompensowany przez niemal stuprocentową pewność sukcesu. Druga fala. Farakini nie używają tutaj swojego alej Attack. Newt na swoim AOE wrzuca również weekend. Wszyscy zamrożeni. Razer wark na AOE. Mój sprzęt na rezerwalgu pozostawia wiele do życzenia, i ostatnio wpadłem na pomysł, żeby dać mu set Slayer. Nie zrobiłem tego jeszcze, ale w czasie najbliższego Artifact Enhancement spróbuję poskładać dla niego jakiś fajny sprzęt, właśnie z tego setu. Nie jestem tylko pewien, ile akcesoriów mam dla frakcji Skinwalkers. Najprawdopodobniej nie mam wszystkich trzech, ale nawet jeśli miałbym tylko bonus z sześciu temów. To i tak mogłoby to dać ciekawy efekt, sprawdzę to. I jesteśmy przy Bosie. Warg zaczyna potrójne uderzenie. O, weszło jeszcze Phantom Tarz, więc czwarte uderzenie. Teraz Alley atak. Tarcza Bosa jest już niemal zbita. Drugi alej atak od drugiego Farakina. I teraz kluczowa sytuacja: czy wejdzie decrease speed? I Jest decrease speed, czyli jesteśmy w domu. Jedyna szansa niepowodzenia byłaby właśnie w tym momencie, kiedy nie mamy di Speed na Bosie i teraz po malutku bijemy Bos'a. meter nie ma szans, żeby podniósł się do takiego stanu, w którym boss mógłby się ruszyć, jeśli nie użyłby w nieodpowiednim momencie swojego A3, wtedy taka sytuacja mogłaby się zdarzyć. Natomiast wtedy, kiedy używa tylko A1 po malutku, po malutku, ale pewnie zbliżamy się do połowy już prawie HP bossa. Jeśli miałbym ochotę tutaj na manualu troszeczkę popracować, wyłączyłbym auto i w, w takich sytuacjach jak teraz, kiedy jest bezpiecznie, kiedy turnmeter jest bliski zera, mógłbym spokojnie użyć tego A3 i to by znacznie przyspieszyło ten ran. Natomiast ja chciałem Wam tutaj pokazać wszystko na auto. Sam dzisiaj właśnie w ten sposób przez noc wymaksowałem turniej Fire Nighta. Myślę, że spore przyspieszenie uzyskałbym też poprawiając sprzęt Razelwarga. Jak za chwilę zobaczycie, nie jest on zbyt rewelacyjny. I zbliżamy się już do piątej minuty. Mamy na no bosie licz, ale nie potrzebujemy się leczyć. I już końcóweczka. I na sam koniec wszedł Soul Rip. Tak jak mówiłem, pomiędzy 5 a 6 minut to czas jak najbardziej osiągalny za pomocą tego teamu. I sprawdźmy jeszcze, jak zbudowani są moi czempioni. Newt jest w secie Relentless. A dość przyzwoite staty, ale nie aż tak bardzo wyśrubowane. Sprawdźmy jeszcze bonusy na Fire Knightie. Speed 254, czyli szybciej od Bossa na poziomie 10. Jeśli będziecie farmić poziom 6, wtedy może być odpowiednio niższy. Odpowiednia ilość akuracji, żeby wchodziło Freeze, które obniża turnmeter Bossowi. To jest niód, którego używam w zasadzie wszędzie. Nie był budowany specjalnie pod Fire Night. Blessing, tak jak mówiłem. Soul Rip i Masterki. Dość standardowo jeśli chodzi o Newta. I przejdźmy do Jakarla. Jakarl ma sprzęt w zasadzie taki, który mi został. Nie jest on za specjalny. Najważniejsze, żeby był odpowiedni speed i odpowiednie accuracy. Blessing to oczywiście Phantom Touch, żeby mieć szansę na dodatkowe uderzenie. I masterki, tutaj Warmaster i drzewko Support. Razelwark, tak jak mówiłem, Razelwark jest do przebudowania. On jest pierwszy w kolejności przy najbliższym Artifact Enhancement. Dając mu lepszy sprzęt liczę na to, że przyspieszę znacznie ten team. A w tym momencie jego staty prezentują się na Fire Knightie następująco. Jest przyzwoicie szybki. Ma bardzo mało Crit Damage i niski można powiedzieć atak, ale tak jak mówiłem, ten sprzęt, który mam na nim w zasadzie nie zmieniałem go od co najmniej pół roku. Jeśli chodzi o Blessing, to również Phantom Touch, Masterki i będę go przebierał prawdopodobnie w Set Slayer. Nie wiem tylko, ile akcesoriów mam dla Frakcji Skinwalkers. Sprawdźmy to zresztą. Mam pierścień. Niestety niebieski, niestety pięciogwiazdkowy, i to jedyny pierścień jaki mam. Setus Slayer. Dwa razy weszło w atak, HP na górze. No, można by to było spróbować przerolować. Szkoda tylko rudy, ale nawet jeśli użyłbym tego pierścienia tak jak jest, jeśli jeszcze na dole doszedłby płaski atak. No może nie byłoby tragedii, ale zobaczmy, co dalej mamy dostępnego. Jest amulet. Amulet z HP. No fajny amulet. Ale jeśli miałbym go dać wargowi musiałbym przerolować tutaj na crit damage. No zastanowię się. I zobaczmy banery. Banery mam dwa nawet. Czyli byłbym w stanie być może, może nie idealny, ale jednak dziewięcioczęściowy set slayer złożyć dla Skinwalkers. Banner z atakiem. No gdyby tylko na dole miał speed. A drugi. No, drugi do przerolowania, zdecydowanie. Spróbujmy to nawet zrobić teraz. Jeśli mam rudę, niestety ten banner już był przerolowany, czyli już nic więcej z niego nie wyciągnę, czyli zostaje mi tylko tamten bez speedu. Musiałbym pójść tutaj na sporo kompromisów, ale może warto bonus za dziewięcioczęściowy set. Przy czym Wark ma dwa ataki AOI, 30% szansa na ich powtórzenie. Na pewno to przetestuję. I zobaczmy Farakinów. Pierwszy Farakin trochę lepszy w secie Reflex. Staty na Fire Knight całkiem przyzwoite, ale tak jak mówiłem, najważniejszy jest Speed. Ten akurat ma też wystarczająco akkuracji, żeby wrzucić swoje Decrease Defense, które ma na A1. Nie jest to stuprocentowa szansa, ale dość często wchodzi. Ten Farakin zdaje się, żeby wytrzymał nawet jeden atak bossa, jeśli byłaby taka potrzeba. Nieco niski crit rate chciałbym tutaj dobić do 70%, po to, żeby po wrzuceniu increase crit rate z jego A3 miał 100%. Ale tak jak mówiłem, w tym teamie jest sporo kompromisów. Nie jest to jakiś endgame'owy sprzęt, ale jak widzicie, daje radę. Jeśli chodzi o Blessing'i, to oczywiście Phantom Touch na obydwu Farakinach i Master'ki. Też dość standardowe Offense i Support. Zobaczymy drugiego Farakina. Chyba mają nawet takie same... Aha, ok Będą mieć takie same masterki. Drugi Farakin ma nawet nieskończone. Phantom Touch. Sprzęt tym razem Relentless. Staty. Nieco gorsze, dużo mniej defensa. Ten Farakin nie wytrzymałby uderzenia bossa. Speed odpowiedni. Natomiast, jest za niskie, ale robi co do niego należy, czyli alej, atak na A3. I to właśnie dzięki temu ten team funkcjonuje. W niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości, jeden z Farakinów zostanie zastąpiony przez Lady Mikage. Ciągle brakuje mi tylko jednego epika, żeby zrobić tą fuzję. Byłoby idealnie, gdybym przed następnym CVC z personalnymi trafił właśnie w Fergan i z no ale na to nie mam wpływu. I tak właśnie przedstawia się ten team. Jeśli Wy macie jakiś bardzo ciekawy, a przystępny team na Fire a 10, podzielcie się nim proszę w komentarzach. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć!